Halo, halo, misiaczki, dzień dobry wam. Jesteście czy was nie ma? Wojtek, kocham cię, dzięki! Nie wiem, gdzie kogut sąsiadki, ale dobrze, że jesteś, lubię cyce jak donice. Dobra, słuchajcie, już szybko grafikę zrobiłem, więc jest okej. Gdzieś wcięło ten poprzedni mój ekran, nie wiem co z nim zrobiłem, musiałem go skasować. Dobra, słuchajcie, bo teraz ogólnie jest taka sprawa, że będziemy walczyć z Moltresem i będziemy musieli go złapać. Ale mamy problem, ponieważ kilka naszych Pokemonów niestety, że tak powiem, glebę gryzie. Czekajcie, na pewno Vileplume ma... Wiecie, mam dwa potiony, mam jeszcze jakiś. Ale mam full heal, dobra. To teraz tak, full heal użyjemy na... Czemu nie mogę użyć full heal? A, dobra, bo to nie jest to. A tu nie wiem, czemu wam się zacina. Mnie się nic nie dzieje, więc... Czemu Kitka dostała oficera w gildii? Zaczyna było kształt. A, to był full restor chyba, tak. Dobra, przyspieszymy to. Teraz tak. Którego pobudzić? Charizarda, Nidokinga czy Dragonaira? Chyba Dragonaira rzucimy, bo w sumie to jest ognisty. Moltres. I jeszcze full restor. Poprosimy na Dragonaira. Co prawda... Może być z tym problem. Teraz tak, ja szybko zapiszę grę na kilku slotach i zaczynamy. Kropa jest na live'ie. Aż faktycznie. Dzień dobry. Dobra. Nie wiem, jaki efekt przyniesie serw, ale spróbujemy go zrobić. Mam nadzieję, że nam go nie zabije. Ważne jest też... To super efektywne, dobra. Niezbyt dużo mu to robi, ale... ważne, żebyśmy mieli Vileplume'a i żebyśmy mogli złapać Moltresa. Nie jest super efektywne, kurna. Pół życia mi zabrało. Nie jest super efektywne. To ja się boję, jakie to byłby atak super efektywny. Dobra, jeszcze raz spróbujmy... O, spudłował. Dobra, spróbujmy użyć jeszcze raz Surfa. O! Bym powiedział wręcz, że jest nawet bardzo dobrze w chwili obecnej, ale mam dziwne przeczucie, że go chyba nie złapiemy. Wodne robaki, nie ma, nie mamy żadnego specjalnego pokebola. Ale spróbujemy go złapać ultrabolem. Ale to na pewno nie wyjdzie pewnie, no tak myślałem. Dobra, słuchajcie, będziemy rzucać tego pokebola, dopóki go nie złapiemy. Może się uda. Standardowo przyspieszenie. Dobra, zabił nas. Teraz weźmy Vileplume'a, tylko teraz musimy działać bardzo szybko. Bo jeżeli on nas zwalnia ognistym atakiem, to jest po nas. Jest, na szczęście, że Endura wrzucił. Jest, uśpiony. Dobrze. Czy będziesz miał The Sims 4? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja zapiszę grę. Znowu, spróbujemy walnąć Absorba. Jeżeli nam się nie uda... Jeżeli wysiemy z niego zbyt dużo, to najwyżej sobie cofniemy grę. O! Jeszcze bardziej go żeśmy tutaj uderzyli, bardzo dobrze. Nie, przegrać to może niekoniecznie, ale... Moltres, cholero, je... O, fuck! O Jezus, dobrze, że się nie udało uciec. Uuuu. Lodowy na ognisty, będzie ciężko. Że ja będę próbować, jak tylko mogę. Tak myślałem. No i został nam Zapdos, ale... mamy Thunder Wave'a. Możemy go w sumie spróbować sparaliżować. Fire Spin. Dobra, jest sparaliżowany. Tylko, że ja obrywam z Fire Spina. Q&A, słuchajcie, Q&A i Simsy będą jutro. Ja dzisiaj nie miałem zupełnie, wczoraj jak nagrałem tego vloga, to już nie miałem siły na Q&A.
Dlatego też nagram wam go jutro. Jest! Mamy Moltresa! Fuck yeah! Bitch! To cię ominęło, nic cię nie ominęło, bo zaczęliśmy walkę z Moltresem, którego właśnie żeśmy złapali, więc mamy już 3 legendarne ptaki. Cieszy mnie to niezmiernie. Jej, udało się. Dobra, zajebiście. A, nie mamy tego, ale czekajcie. A nie, nie dostaniemy się tutaj, chociażbyśmy się nie wiem jak starali. Wow, Moltres złapany. Empty Ember. Co tutaj dają? A, tutaj ma czopy. Inne badziewia. Geodu mamy. No i zajebiście. Tylko, że słuchajcie, ja Moltresa i tak nie będę używać, dlatego, że mamy przecież tego. Mamy... Nie, Ligi Pokémon jeszcze nie przeszliśmy. Kurde. O, Machoke, mam go złapanego. Ligi jeszcze nie przeszedłem. Natomiast... no nie wiem, w dzisiejszym odcinku chyba nam się raczej nie uda. Czekajcie, właściwie to wiecie co? Aha, Charizard jest trupem. Ale chyba może latać. Pff, nie mam pytań. Trup może latać, świetnie. A, tu jest centrum Pokémon, dobra. Jaka pogoda u mnie? Taka sobie. A cieszę się bardzo, że dzisiejszy vlog wam się podobał. Ale tak jak mówię, on był strasznie ciężki dla mnie do nagrania, bo... Tyle razy, ile próbowałem go w jakiś tam sposób nagrywać, czy kombinować, to nawet sobie nie zdaję z tego sprawy. Dobra, na razie jest ok, wszystko mniej więcej na dobrych levelach. Tylko wiecie co? Jest jeden problem. Ja nie pamiętam, na czym my skończyliśmy poprzedni odcinek. Czy my nie mieliśmy czasem na którejś z wysp coś zrobić? Fuck. Cześć, cześć. Wiecie co? Pójdźmy na trzecią wyspę. Szkoda, że tu nie mam napisane, co muszę zrobić. To jest takie trochę... Ale zaraz. W poprzednim odcinku jakąś dziewczynkę, pamiętam, znaleźliśmy w jakimś lesie. O, czekajcie, co tutaj jest? Czekajcie, motorzyści. Dobra, tych zabiliśmy. Nie, z tym nie będziemy gadać facetem. TV Wojtek, ale jakie TV? Jest z przedmiotów pewnie, tak? Teach TV? Nie. Aha, na drugą wyspę do salonu gier. Okej, okay. Dobra, to tam też lecimy. Mam tylko nadzieję, że mnie nie kłamiecie. Witam, witam. Tak, ja też uwielbiam bardzo tłumaczenia gier Wyspa One-Two, gdzie gra jest teoretycznie po polsku. Ach, dajcie spokój. Do salonu gier. Tu był chyba salon gier, nie? Nie, tu obok był. Jakie plany na jutro? No, jak plany. O, następny. Super tłumaczenie. Hi, welcome. No, to jest chyba... Czekajcie, bo jakoś tak zagubiłem. Nie, cicho telefonie. Czekajcie, bo ja się zagubiłem w chwili obecnej, tak szczerze powiedziawszy. Nie chcę od ciebie nic kupować. Z dziewczyną. A, z tą dziewczynką, tak? Nie. A może z tą? Nie. Kurde.
A ja z tą dziewczynką rozmawiam. Słuchaj, słuchaj, pokażę znowu jak wyglądasz cool. What the fuck? Ej, misiaki, no co tutaj mieliśmy zrobić, kurczę? O! Ale ja rozmawiałem z tą dziewczynką w salonie, ona mi mówi, że mam pokazać, jak jestem cool. Słuchaj, słuchaj, pokaż znowu, jak wyglądasz cool. Co ja, nie wiem, może... Tutaj nic. No nie, tutaj nic nie zrobimy w tym salonie. Dobra, ale na trzeciej wyspie nie ma salonu gier. Chyba, że ewentualnie na pierwszą możemy wrócić i tam coś poszukać. Bo tak jak mówię, ja zupełnie nie pamiętam, na czym my żeśmy skończyli. To jest coś... Klimat jest świetny. Nie wiem, jaki jest klimat, bo nie odczuwam... klimatów. Nie wiem, pogadajmy tutaj ze wszystkimi. Nic ciekawego nie chciała nam powiedzieć. Może tu? Nie. No i mamy problem. Którym facet? A, tu z Billem, dobra. A byliśmy tu na samym początku. Świetnie, że mnie oprowadzisz po wyspach, ale ja już w sumie przyszedłem po moje rzeczy. Czyli po mojego Moltresa. Ale w temacie. Dobra, podziękował nam za towarzystwo. Jeszcze na chwileczkę, wiecie co, udamy się tutaj i wejdziemy do laboratorium, chociaż chyba odebraliśmy już wszystkie Pokémony. A, tak, odebraliśmy wszystkie. Kurde, nienawidzę, jak nie można biegać w budynkach. Dobrze, słuchajcie, co my mamy? Mamy... Czyli teraz tak, żeby dostać ostatnią odznakę, będziemy musieli pokonać, o ile dobrze pamiętam, zespół R, więc teraz udamy się do... Jak to się nazywało to miasto? Saffron, Safrani. Jestem zakręcony jak ruski termos? Dlaczego? Czego jestem zakręcony jak ruski termos, bo nie za bardzo ogarniam przesłania, że tak powiem. Dobra. I teraz tak. Ona, o ile dobrze pamiętam, nazywała się Sabrina. Przeszedłem przez krzesło. No widzisz, taki sprytny jestem. Tak. I niestety, moi drodzy, teraz jest taki problem, że musimy udać się do siedziby zespołu R. O ile dobrze pamiętam, tutaj zdobędziemy Laprasa. Tylko, że wiecie co, ja nie mam zielonego pojęcia, czy my musimy mieć miejsce w Pokémonach. Więc ja mam do was teraz prośbę, żebyście mi napisali, czy takie miejsce dla Pokémona, żeby zdobyć Laprasa, jest mi potrzebne. Bo jeżeli jest, to będziemy musieli zostawić jednego Pokémona. Czy mam Tesco w pobliżu? Nie. Nie, nie muszę. No dobrze, no to w takim razie lecimy z tym koksem. Silpko. Dobra, już jakiś pierwszy frajerek do walk. Naprawdę, z czym ty do ludzi przychodzisz? 25 level. Aha, czyli od razu mi do komputerka wyśle, no to cieszę się niezmiernie. Dobra, będziemy i tak teraz Charizarda przez dłuższy czas ekspić. Ten atak jest świetny. Przypomina mi trochę ult Nautiliusa, jeżeli
wiecie, o co chodzi. Wiem, że dostanę Pokebola, który łapie wszystko za pierwszym razem. Masterbola, o ile dobrze pamiętam. Po co ja to użyłem znowu? A ja ogólnie... Ja wam powiem tak. Jak już chcecie kupować słuchawki, czy mikrofon, czy coś, czy nawet myszkę, klawiaturę, szczerze pamiętajcie, żeby troszkę więcej dołożyć i kupić jakiejś znanej firmy jakieś lepsze słuchawki i sprawdzać opinie, bo to nigdy nie wiadomo, szczerze powiedziawszy. Kiedy rzeźba? Nie wiem. Pewnie nigdy. Tak, Charizard z Emberem. Czemu by nie? Co sądzę o osobach homo? Niech sobie będą. Mi to naprawdę nie przeszkadza, tylko... Najbardziej mi przeszkadza to, że się z tym tak obnoszą wszędzie, no... To jest chyba najgorsze. To szczerze powiedziawszy, ja nawet nie lubię patrzeć na przykład na ulicy czy coś na pary, które się całują, zaraz kurna by się połknęli najchętniej. A co dopiero... wiecie. A tu będziemy potrzebować te klucze głupie, o Boże. Nie pamiętam, czy z nimi nie trzeba było czasem pogadać. Nie, na pewno nie. Jest jakiś profesorek. Jeżeli mi nie przeszkadzają osoby homo, to tym bardziej osoby bi. Jakiś komputer, sprawdźmy co w nim. Co się... O! O Boże, to jest to głupie z teleportacją! I hate this so much. O, kurna, sparaliżował nas frajer. A, zapomniałem, że ja mam przecież ten. Na Dragonairze mamy ten dzielnik expa. Dobra, płońcie wszyscy, gincie, spadajcie. Super. Przepraszam bardzo, czy przebywanie w różowym pokoju cały dzień to jest jednoznaczne z tym, że ktoś chce umrzeć? What? No jeżeli tak sądzicie, to... Jakbym nie miał wyboru i miałbym wybierać umrzeć czy wytrzymać w różowym pokoju, to w ogóle nie ma co się zastanawiać. Sprawdzam item finderem, a czekajcie, podejdźmy do tego telefonu. Telefon nie służy do zabawy. No co nie, to co wy nie powiecie? Ach, tutaj będzie lataniny, a lataniny. Nie będę zostawać psychologiem na pewno, bo ja się do tego bardzo nie nadaję, ale... wiecie, tutaj chodzi też o to tak na dobrą sprawę, żeby siebie wypowiedzieć, tak? Co i jak, a nie... Co wy myślicie, tak? No jeżeli ktoś myśli podobnie jak ja, no to ja się z tego bardzo cieszę, no bo to jest jednak oznaka, że jeszcze jest jakaś nadzieja w tym świecie. O, tu można biegać, nawet nie wiedziałem. Dobra. Strange, zawsze mówię. Dobra, tutaj mamy jakieś... Czekajcie, co tutaj się robiło? Nie pamiętam. To jest jakiś profesorek. Kalcjum znaleźliśmy. O, chcę walczyć. Double kick dosyć dużo temu robi. Ale już nie na tego. Horn attack. Też sporo robi, dobra. Mega horn. Nie, nauczy mi się mega horna. Mega horn jest fajny. Zmijmy go.
za Horn Attack. Atak rogiem był zawsze spoko. Dobra. Nie wiem, zobaczymy czy dostanę z The Sims 4, bo słuchajcie, ogólnie stwierdziłem, że chyba przyszła pora poszukać sobie po prostu jakiejś firmy, która chciałaby ze mną wejść w współpracę. I w chwili obecnej no jakieś tam już plany są, wstępnie się tam z kilkoma właściwie zaczynam rozmowy, bo to wiecie, lepiej napisać do kilku, aniżeli tylko do jednej na to liczyć. Więc zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, jesteśmy dopiero na piątym piętrze. Jeszcze jedno. Ten klucz, który nam podobno otwiera, to on działa do wszystkich tych drzwiczek? Arbok. Nienawidziłem nigdy tego Pokemona. Nie wiem, na którym chwili obecnie jesteśmy piętrze. No, zaatakujmy tutaj wszystkich. Nie ten mega horn. Podoba mi się. A dziękuję bardzo za 50 tysięcy widzów. W końcu to wasza zasługa. Aha, czyli ten klucz otwiera nam wszystko. No to fajnie, dobrze wiedzieć. Dobra, ale pierwszy chcę jednak ze wszystkimi powalczyć tutaj, żeby już sobie mniej więcej wyczyścić to wszystko. Hipno, aha, nie mamy ataku, no to mega hornem. Nara. Co Magda? Bo nie wiem. Jesteśmy na 10 piętrze teraz. Aj, zatarkowałem, myślałem, że go ominę. Wow, na walczące jak mega horn fajnie działa nawet. A, już nie mamy praktycznie żadnego ruchu. Dobra. Tutaj mamy jakieś karbo znaleźliśmy. O, rare candy. I ultra bola. Miod, nie? Z tobą chyba nie walczyłem, nie? Tak. No, coś czuję, że nas zabije ten Koffing. A nie, nie zabił. Dobra, świetnie. Tutaj wszystko zaczął mi się buforować live. No to sorry, no nie poradzę nic na to. O, tu jakiś dziadek siedzi. Zink znaleźliśmy. Z tobą jeszcze powalczymy. Ale ta ratata się składa. 24 zaraz będziemy mieć, świetnie. Dobra, pokonani. Ale wiecie co, ile dobrze pamiętam, to jak grałem w Pokémony, to ja z kimś gadałem. I pamiętam, że on mi coś dawał, ale... jestem w 100% pewny. Dobra, jesteśmy na 9 piętrze. Tutaj ze wszystkimi walczyliśmy, dalej nie przejdziemy. Nie podoba mi się nowy kreator The Sims 4. Serio mi się nie podoba i to strasznie nawet bym powiedział, że mi się nie podoba. Jest taki... znaczy wiecie, to jest pewnie też kwestia tego, żeby się do tego przyzwyczaić, ale... jakoś nie przypadł mi strasznie do gustu. Dobra, jesteśmy na 7, tak? Tu powinien być klucz. A, ale my musimy się chyba tymi portalami poprzemieszczać. Ojej. Dobra. Przejdźmy po tych wszystkich piętrach, powalczmy z tymi, z którymi jeszcze nie walczyliśmy. Tu nie byłem. Ogólnie rzecz biorąc, u mnie się najprawdopodobniej na burzę zbiera, wiecie? Bo coś tak słychać w tle. Zespół R stara się podbić świat. Okej. Okay. Co? To straszny? Kurz. Ojejku, jejku, pomóż mi proszę, no nie. Grałem we wszystkie Simsy, nawet w jedynkę grałem. Jeżeli chodzi o Sims, na przykład te podstawowe, jedynkę, to miałem wszystkie dodatki. Dobra, wyślemy Dragonaira, Dragon Rage. Zyk, ja już chciałbym mieć tego. Dragonite'a. Znaczy... ja wam powiem tak, mi się średnio ten kreator podoba. Ma jakoś tak ciężko jest. Chyba wolałem te suwaczki, wiecie, bo nimi można było takie nieco bardziej, jakby dokładniej coś tam skonstruować. A tutaj to jest takie, jak się przeciągnie za dużo albo w jakąś inną stronę, to się
wiecie, tam coś buguje, czy inne jakieś pierdoły. Z tobą chyba nie walczyłem, nie walczyłem. Dobra, zabity. Tu byli, aha, tu byliśmy, dobra. Dobra, słuchajcie, tak jak wspomniałem, ja spróbuję tutaj powyczyszczać to, co mogę, to, co jestem w stanie. A później sobie to jakoś ogarniemy. Kat chyba dobrze działał na elektryczne. Świetnie, może nie do końca. Absorb. O, absorb dosyć dużo robi. Ja wiem, że są gotowe ciała, ale na przykład tą moją postać, którą screena dostaliście na Facebooku, wrzuciłem, robiłem właśnie za pomocą, tam może bardzo małe rzeczy robiłem za pomocą przesuwania i tak dalej. Bo większość to też właściwie, kurde, dobra, zostałem Jarkniku, no i Zabdos. Dobra. Z tobą walczyłem, tutaj byliśmy. Dobra, wiecie co? Ogólnie zjeżdżamy windą na sam dół. I idziemy się uleczyć. Będziemy kombinować z tymi portalami. Czy ja na razie, tak jak mówię, ja się do tych Simsów jakoś średnio będę przykładać na razie, bo tak jak mówię, wolę na razie to sobie poogarniać, zobaczyć, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli uda mi się dostać to, powiedzmy, partnerstwo, to no, serię będę musiał nakręcić, tak, więc takie są wymogi. Dobra, próbujemy z tymi teleportowaniem się gdzieś. Dobra, Silpko, 8 feet, wejdźmy tutaj. O, tu jesteśmy, tu mnie nie było. Coś znajdziemy? Nie, to musimy wrócić. Wejdźmy w to. To następnie tutaj. Aha, czyli cofnęło nas na pierwsze piętro. Dobra, wejdźmy w to. O, tu jakaś dziewczynka stoi. Thunder Wave. Nie chcę. Nie chcę Thunder Wave'a. Po co mi Thunder Wave, jak mam? Czy mam jakoś zabezpieczony sprzęt przed burzą? Nie mam, ale... Wiecie, przecież od czegoś są zasilacze, które jak jest, na przykład ja mam dosyć dobry zasilacz, z tego co wiem, jak jest jakiś skok napięcia czy coś, to on tam teoretycznie jakoś to zabezpiecza, ale... Dobra, masz klucz? Nie. Fuck. Skąd przyszliśmy? A wejdźmy w to. Aha, czyli to nas... gdzie tu wejść? Tu coś było? Nie. Dobra, wejdźmy na samą górę, albo tu wyżej. O, tu coś mamy. Mnie nie było chyba. O, nie było mnie tu. O! Boję się, no to się bój. O, tu jest jakiś profesorek. No domyśliłem się, że potrzebna jest karta, żeby to otworzyć. Tu byliśmy, Holender, jak tutaj zrobić to? Byliśmy, nie? Byliśmy. Że ja to tak szybko przewijam, ale chcę znaleźć odpowiednie miejsce, żeby tu można było gdzieś przejść. Generator? Jaki generator? Chyba agregat. Jeśli już... Nie, nie mam czegoś takiego jak agregat. Aha, tu wyszliśmy na dół. Dobra, wejdźmy na czwarte. Na czwartym chyba mnie nie było.
O, no właśnie, nie było mnie na czwartym piętrze. No co, Kino ma najwidoczniej zdolnego kota. Skoro chodzi do szkoły. Jeśli można wiedzieć, w jakich okolicach mieszkam? Mieszkam w Skierzu. Znaczy, to następnie tutaj, a jak wejdę w to z powrotem... Aha, czyli to mi nic nie daje. No idźmy w to. U mnie nie było chyba. Tak, nie było mnie. No dobrze, że przynajmniej mamy Charizarda dokokrzonego. Oj, zatruli mi Charizarda, niedobrze. Dobra, ty masz klucz? Nie. O! Ej, ten finder coś wskazuje. Ultra Ball. Co mi po tym? Wojtek, słuchaj, ten teleport, co mówiłeś, że nic nie ma na dole, ale kurde, teraz nie pamiętam, który to był teleport. Byliśmy. Nie spotkałem się z Madzią. Wiecie, może coś... O, i ten fighter coś wskazuje, ale nie na tym piętrze. Dobra, bo jesteśmy na ostatnim piętrze. Zejdźmy może na dziewiąte. Na dziewiątym tu było jakieś przejście, coś? Nie. Tutaj? Aha, tu przyszliśmy. Dobra, Charizard nam padł. Wejdźmy tu. Tam widzę jakiegoś pokebola, ale... O! Tu nas nie było, skoro walczymy. Świetnie. Mega horna użyjmy. O! Słuchajcie, wy pamiętacie, na którym poziomie ewoluuje... na którym poziomie ewoluuje ten... no... ten... Kurde, jak on się nazywa, Boże... Na którym poziomie ewoluuje Dragonair? Mam się cofnąć. Już się cofam. O tym mówicie? Niżej. A tutaj, dobra, dzięki wam. Ja już ogarnąłem, o co chodzi. Dobra, to możemy sobie wszędzie teraz drzwi pootwierać. Dobra, dzięki wam wielkie. Na początku nie zrozumiałem w ogóle, co mówicie, ale to... Wybaczcie. Coś jeszcze jest ukryte. Max Potion. O, uleczyła mi poki. Będziemy spać sobie. dobra, tu coś jest ukryte. Widzę, że jest kalcium jakiś. Tutaj kolejny frajer do walczenia. Całe szczęście, że mi te pokemony ogarnęła. No, kolejny jakiś laborancik. Dobra, Hyper Potion, tu nic widzę nie ma ukrytego.
Tutaj też nic nie ma. Tu byliśmy. Tutaj chyba żadnych drzwi nie ma. Nie. Dobra, ale tutaj mamy jakiś teleport, to w niego wejdźmy. Jest Gary. Tylko mimo chcę, że muszę z tym baranem walczyć. Spadaj. Blastoisa chcę, no to hehehe. Zapraszam. Tylko na 40 masz tego swojego zabdusika. Oj, biedaku. Nie będziemy zmieniać Pokemona. Ale wiecie, co jest lipa, bo ogólnie rzecz biorąc nasz Zapdos nie ma żadnego elektrycznego ataku. To jest problem. No i nie dostaliśmy od niego Pokemona. Jaki frajer. A! Nie. A, to od niego dostajemy tego Laprasa. A, widzicie. Dobra, słuchajcie, możecie... czekajcie, może sprawdźmy w Tame Keys tym. Czy mamy jakiś w ogóle elektryczny atak? Chyba nie. No właśnie. No. Niedobrze. Slash. Nie chcemy slasha. Dobra, tu jest chyba Giovanni, nie? Tak. Cześć Giovanni. Nie będę zmieniać Pokemona, bo... Okej. Trochę nam dół koksił. Safeguard. Safeguard jest fajne. No 5 rund nam to, ale... Nie mam za co to zamienić w chwili obecnej. Dobra, darujmy sobie Safeguarda. Nidoqueen, to Dragon Rage. Świetnie. Dzięki, mamy Master Balla. I słuchajcie, udało nam się zabić zespół R, więc jest wszystko w porządku. Tylko teraz wiecie co? Moje pytanie jest następujące. Gdzie to mogliśmy wyjść drzwiami? Ale już. Dobra, zjeżdżamy sobie na sam dół i idziemy do Sabriny z nią powalczyć. Dobra, tylko słuchajcie, jak możecie, powiedzcie mi, gdzie mogę znaleźć... gdzie mogę znaleźć jakiś elektryczny atak. Ewentualnie go kupić, wygrać, cokolwiek. Ja mam... A nie, ja mam GTX-a 770 chyba. No więc misiaki, wie ktoś, gdzie mogę jakiś elektryczny atak znaleźć? Od razu mówię, że ten z elektrowni, czyli Thunder, już zużyłem. Więc niestety go nie użyjemy. No w game, no tam to ja wiem, że jest, tylko że jest kurna trochę drogi, no ale to... O, Psyduck, to czekaj, sprawdzimy, co tam Psyduck nam napisał. Elektro, Thunderbolt, czyli w Celadon, bo Power, Elektro, ten Thunder już zużyłem. Shockwave. A zaraz, Shockwave? Shockwave, no właśnie, to mi się pomyliło z Thunder Wave'em. Ale to Vermilion Gym się zdobywa. Ale to i tak użyłem przecież. Czyli Thunderbolt to jest jedyna rzecz, którą możemy zdobyć w Celadon, tak? Dobra, to musimy tam polecieć. Fly... gdzie jest Celadon? Tu było chyba. Tak.
Na 51 dostaje Thunder? Naprawdę? Nawet nie wiedziałem. Ale to fajnie, że czuwacie. Czekajcie, zaraz zobaczymy, ile Zapdosem mamy do wbicia tego levela. No dalej chcę. Uła. No dobra. Znaczy, ja ogólnie Tomb Raider przejdę sobie od nowa, jeżeli chodzi o... o tom. Bo... nie o opcję Fly. Bo muszę nadrobić te artefakty, zresztą ogarnę sobie poradnik jakiś czy coś, gdzie te artefakty są ukryte i nie będę tak lamić, będę wiedział, gdzie one są. Żeby ich nie szukać bez, na odcinkach, bo to będzie bez sensu. Nienawidzę tego Jima, bo tutaj jest teleportacja. Nawet z tymi typami nie chcę walczyć, albo dobra, powalczmy to. To będziemy trochę levela. Albo dobra, to weźmy Zapdosa na pierwsze miejsce, żeby on ten Thunder poznał w takim razie, skoro tak ma być. Dobrze, dobrze, cieszę się, że chcecie być moimi poradnikami. Sobie pobiorę z internetu i będzie dobrze. Thunder Wave. No nie no, Thunder Wave tylko paraliżuje z tego co widzę. Dobra, użyjmy Drill Pick. Ale my wolno ten exp zdobywamy, Jezus. Dobra, lecimy dalej. No to na którym w końcu się uczy? Na którym się w końcu tego ataku uczy? Teraz się wróciliśmy na początek, lipa. Zaraz zobaczymy, no wbijemy ten level, zobaczymy. Zapdos moves, dobra, zobaczymy. A faktycznie na 80. Lipa. To jedna wielka lipa, szczerze powiedziawszy. No dobra, dzięki wam za ten. A osoba, która mi napisała, że na 51. Cade Gaming. I hate you so much. Ale dobra. Skoro tak jest, no to nie pozostaje nic innego jak po prostu olać Zapdosa, więc umrzemy nim. Dobra, biorę Dragonaira, Surf. Powinien być skuteczny na duchy, oczywiście, że jest. Po co się wróciłem? No jesteśmy bliżej niż dalej. Dobra, tu użyjmy Dragon Rage, dużo nie robi, slam. Powiedzmy. Aha, tu się wróciliśmy, to czekajcie, tutaj. Nie pamiętam teraz tu. O, z tą jeszcze nie walczyliśmy chyba. A nie, walczyliśmy z nią. Boże, Boże, Bożenku. Czekajcie, jesteśmy u tego typa. Uj, o, z tą nie walczyliśmy na pewno, dobra. No, Dragonair, ty nie bądź skonfuzjowany. O Jezus Marek, jeden Pokémon denerwuje. No i musimy się cofnąć. Czekajcie chwilę, bo telefon do mnie dzwoni.
Dobra, już jestem. Wiecie co, tylko teraz musimy się wrócić. Jak stąd wyjść? Nie chcę jeszcze do Sabriny iść, ale chcę wrócić poki naładować. Come on! Nie wyjdę stąd. Fuck, ja... Dobra, jesteśmy przy Sabrinie, to chyba nie ma sensu już. Weźmy Charizarda. Dobry Sabrino, flamethrower, dziękuję. Padaj, flamethrower, nara. Nara z tym Mr. Mine'em. Venomoth to od razu padnie, Alakazam pewnie też. Nie wierzę, ona mi nawet nic nie zrobiła. Pff, so funny. Alko, teraz wyjdź stąd, kurde. O, wyszliśmy. Jaka masakra. Dobra, a jeszcze raz, na którym ewoluuje Dragonair? Jak robię to przyspieszenie, no to jest emulator taki. Daje, jest możliwość przyspieszenia. Dobra, jeszcze sprawdźmy sobie wszystkie domki, do których możemy się dostać. A, no jakiś fizik, coś. Na 55, tak? Na którym my mamy tego Dragonaira? 48 dopiero. Lipa. Nie wiem, co zrobić na 100 widzów. Pa, pa. A to nie jest ta dziewucha, co... I chyba trzeba było lalkę kiedyś dać, pamiętam. Ale nie, to w Gold chyba trzeba było jej dać lalkę, to wtedy dawała nam bilet na metro. Ile mnie pamięć nie myli. No dobra, to lecimy po ostatnią odznakę w takim razie. O ile dobrze pamiętam, Viridian. Dobra, idziemy. Gdy spotkanie z widzami, nie wiem. O Boże, naprawdę. Kuźwa, to jest taka głupia sala. Z tym kretyńskim łażeniem. No gińcie, pierdolę. Kurde, ale oni mi tego Dragonaira obijają. Już widziałem tego linka z odnośnie ruchów Zapdosa. Tauros, no to już po nas. Dobra, pójdę tu. Aha. Megahorn. Siłą rzućmy w niego. No, Hyperpotion, naprawdę. Aż taki biedny jesteś, frajerze. Słuchajcie, to jest trzecia generacja. Oczywiście, że to jest trzecia generacja, więc... O tym pamiętajcie. No mi strasznie obija te Pokémony. Czy grałem w Digimony? Nie grałem, ale wiecie co? Jeżeli ktoś z was zna wersję Digimonów, też taką na Game Boya, Colora, o ile dobrze pamiętam, to byłoby fajnie, gdyby mi coś takiego podesał, bo ja pamiętam, że coś takiego grałem. I tak mi się ta gra podobała, ale nie mogę tego nigdzie za cholerę znaleźć. Kurde, ale nie mamy tylu też Rare Candy, żeby... ewentualnie go...
ogarnąć. Dobra, czekajcie teraz, jak tu pójść, żeby było dobrze? Nie tędy. Myśl chyba tędy. Tutaj nie przejdziemy, więc to nie ma nawet sensu próbować. Musimy chyba pójść, słuchajcie, tędy. W końcu jakieś poki, z którymi mogę walczyć z Dragonairem. Nice. Szybko poszło. O, jest Giovanni znowu. Dobra, on powinien być dla nas łatwizną. Same tema. Ach, wiedziałem. To Nidoking kontra Nidoking Megahorn. Otóż Szmaciarz użył tego. Kurde, dobra, Vileplume, Absorb. Świetnie, o, super, Absorb, Absorb. O, Petal Dance. Co ja zrobiłem? O Jezus Maria! Ja pierdzielej, to jest właśnie to moje przyspieszanie. Nie. Nie. Nie, nie zgadzam się. Da się to jakoś cofnąć? Raczej nie. Kurde. Fuck this shit. Nie wierzę. Tak bardzo nie wierzę. Tak bardzo nie wierzę. Tak bardzo nie wierzę. O, ale mamy Solar Beam. Kurna, co ja zrobiłem? Boże. No już, robi się trudno. Ale w sumie so... Dobra, dajmy za kwas. Co tu jeszcze mamy? Mamy trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi dajmy Nidokingowi. Za Poison Sting. Na piątej wyspie za dwa grzyby przywrócisz sobie ten atak. O, to fajnie, ale... Ale na wyspy to my możemy, rozumiem, iść dopiero po końcu ligi, nie? Dobrze mi się wydaje? Nie za bardzo. Nie mogę cofnąć do save'a, bo jak cofnę do save'a, to my, słuchajcie, save'a mamy wtedy, kiedy biliśmy się z Moltresem, więc tak na dobrą sprawę 50, mniej więcej 3 minuty live'a pójdą... Piździec. To i tamten typ stoi cały czas, a to musimy ligę przejść, żeby z nim zawalczyć. No dobra, to idziemy do tej ligi. O, z tym typkiem jeszcze nie gadałem chyba. Po co znowu tego Pokemona? Co? Miałem dziwny sąd, jak drodzy zjadł mój sen. A, to jest Dream Eater. To jest mi niepotrzebne. Kurna, ale tak bardzo zrąbać. To trzeba być naprawdę mną. Wy nie mówcie, że ja muszę z nim walczyć. Boże, wyjdź. Patałachu. No nie, zabił mnie. Earthquake. Dużo mu zrobi? No w miarę. Wiedziałem, że mnie zabije. Idź Vileplume. Weź mu Solar Beama, walnij. Kurde, dlaczego mnie to spotyka? Bajtuj sobie, bajtuj sobie. O, Lendercie.
Dobra, weźmy Charizarda, bo ma Growlite, to możemy Blastburnem go walnąć i Emberem. Wtedy tam jeszcze masz tego, Rhyhorna. Executa to też walniemy. Spadaj, typie. Nie mam ochoty z tobą gadać w ogóle. Co mi tutaj, Mankey? No naprawdę, trzeci level kontra 50, brawo. Dobra. Wiemy, odznaczki. Mam odznakę tą. Tą odznakę też mam. Tą odznakę też mam. Tą odznakę też mam. Ciekawe, czy tu można ryby łowić. O, o, Psajdek. Psajdek kinę. Dobra, nie będziemy marnować czasu na łowienie Pokemonów. Idziemy dalej. O, tu jakieś trawki, Mankeye. Piroły też mamy. Vulcano Beige, czyli przedostatnia odznaka. Coś tu w ogóle ciekawego znajdziemy na tej drodze? Chyba tylko to. Dobra, i tutaj powinien być zaraz... Aha, tam będzie ten. Jeszcze zobaczymy, co jest w tych krzakach. Tutaj same Mankeye chyba będą. Dobra. Poproszę ostatnią odznakę, dzięki. I teraz będzie ta głupia jaskinia. O ile dobrze pamiętam... W... Fire... Znaczy w Redzie, zwykłym Redzie, tutaj był Moltres właśnie w tej jaskini. Nie wiem, czy pamiętacie. Dobra, tędy nie przejdziemy. Jakieś przyciski. A my musimy... Dobra, już wiem. Musimy przepchnąć tam Kamora. To było strasznie głupie. Nigdy tego nie lubiłem. Onyx. Tutaj właściwie jest, słuchajcie, dobre miejsce, żeby podekspić naszego tego Charizarda ogólnie, bo są Pokemony takie dosyć fajne, bym powiedział, kamienne, tak samo jak są Pokemony walczące. Więc możemy w sumie tutaj, ale tu słuchajcie, to już nie będziemy tego robić dzisiaj, ja dzisiaj dojdę sobie tylko do ligi, a całą resztę, o Jezus. Całą resztę sobie zrobimy już na jakimś innym live'ie. I to zawsze zastanawiało, ma kurde Pokemona ognistego, a w ogóle nie używa... O, właśnie mnie poparzył, dobra. Coś czuję, że Arcticuno umrze. Vileplume. Nice, poszło szybko. Weźmy Vileplume'a tutaj w sumie, bo tutaj są kamienne też, to przynajmniej się uleczymy. Kiedy Pokémon Heart Gold? Niedługo. No więcej was matka nie miała. No Jezus, następny jakiś flyer. Już czuję, że zaraz skończymy gdzieś daleko. Opa. A, ale jeszcze będziemy musieli, słuchajcie, nauczyć Zapdosa tego ataku. Kurna, ile tu ludzi jest. Aha, tu musimy też kamyczek na... Mnie to ciekawi, że kurna dednięte Pokémony mogą używać ataków. Ciekawe dosyć. Tak, live będzie na YouTubie. Wszystkie live'y są na YouTube. O, Primeape. Tego nie mamy jeszcze. Aha. Mieliśmy szansę. No po co mnie atakujesz? Tak umrzesz i tak umrzesz. Kurde, muszę się stąd jak najszybciej wydostać, żeby mnie jeszcze nikt nie zaatakował. No, tak nie zrobimy tego. Kurde!
W ogóle dużo Pokemonów, które możemy złapać, ale to tak jak mówię, wybierzemy się tutaj innym razem. Full heal mi niepotrzebny. Boże, nie mam repela jakiegoś? Nie mam repela, kurde. O, lipa. Nie wiem, kiedy spotkanie z widzami. Nie planuję czegoś takiego na razie. I ten frajer to wyhaczy. Dobra, nie wyhaczył mnie na szczęście. Dobra, ten go kamyczka. Teraz jak go stąd ruszyć? Dziwne. Czekajcie, ja się jeszcze wrócę tutaj na chwilę, bo tutaj został nam jeszcze jeden pokeball. Fight Machine 2 jakiś dostaliśmy. Marowak. Pamiętacie, Marowaka mogliśmy kiedyś złapać. Kurde, teraz tak, jak stąd wyjdę, odlecę, to będę musiał znowu tą drogą łazić. Czy miałem kiedyś shiny Pokémony? Miałem w Goldzie, o ile dobrze pamiętam, shiny Pokémony. A teraz zrobiłem... Wiecie co, zrobimy tak. Ja myślę, że ligę przejdziemy sobie na następnym live'ie. Ja myślę też, że... Chociaż nie, może nie. Ale to nie, dobra, słuchajcie, zrobimy to na następnym live'ie, bo na tym to ja już nie mam siły przechodzić dalej tej jaskini. Więc zapisuję sobie gry E na wszystkich możliwych save'ach. Ogólnie rzecz biorąc mamy złapane prawie 100 Pokemonów, więc jest dosyć porządnie. Więc nie ma jakichś większych problemów. Dobra, moi drodzy, także cóż, ja wam dziękuję za tego live'a. Będziemy się żegnać i słowo na koniec to jaskinia. Także trzymajcie się i cześć.